Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Rozliczanie kosztów usług turystycznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W trakcie tego filmu dowiesz się, czym jest marża biura podróży, jakie są jej rodzaje i w jaki sposób ją rozliczać. Marża w przypadku analizy finansowej oznacza wskaźnik finansowy zdefiniowany jako stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży. Przy czym zysk to różnica między ceną sprzedaży a kosztem pozyskania towaru. Poza analizą finansową wyróżniamy marżę wyrażoną kwotowo, marżę wyrażoną procentowo w 100 oraz marżę od 100. W analizie finansowej wyróżnia się dwa rodzaje marży – marża netto i marża brutto. Obie kategorie odnoszą się do sprawozdania finansowego. Marża netto to zysk netto z danego okresu sprawozdawczego podzielony przez wartość sprzedaży w danym okresie. Marża netto pokazuje, jak zyskowna była w danym okresie działalność firmy. Marża netto uwzględnia koszty poniesione przez firmę, gdyż do jej kalkulacji wchodzą wszystkie koszty, zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie. Marża brutto to wskaźnik pokazujący, jak zyskowna była w danym okresie sprzedaż firmy. Do kalkulacji marży brutto używa się nie kosztów całkowitych, jak w przypadku marży netto, ale wyłącznie kosztów bezpośrednich. W wariancie porównawczym rachunku zysków i strat do kalkulacji marży brutto bierze się koszty rodzajowe. W wariancie kalkulacyjnym koszty rodzajowe zastępuje się kosztem wytworzenia sprzedanych wyrobów. Jednak możliwe jest liczenie marży brutto lub netto nie tylko na podstawie sprawozdań finansowych. Marże można wyliczać również dla sprzedaży poszczególnych kategorii produktów, pojedynczych produktów lub oddziałów firm. Liczenie marży jest możliwe tam, gdzie można zidentyfikować i przyporządkować poszczególnym przychodom ze sprzedaży odpowiednie koszty. Uzyskana z nich kwota daje ogólny koszt imprezy. Koszt ten należy odjąć od należności na fakturze VAT za imprezę dla klientów. Obliczenie VAT za imprezę polega na odjęciu od ceny brutto imprezy poniesionych przy jej realizacji kosztów. Otrzymana różnica stanowi marżę własną. Marża własna pomniejszona o podatek od marży stanowi marżę wynikową. Marża nie jest całym zyskiem dla biura. Z tej marży pokrywa się takie koszty jak prowadzenie biura, rachunki telefoniczne i tym podobne. Zyskiem jest kwota, która zostaje po odjęciu wymienionych kosztów. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.